Siema. Co jest grane? Gramy Stacklands. Kontynuujemy naszą wielką przygodę. Bardzo krótko przypomnijmy sobie, na czym skończyliśmy. Więc ostatnio odkryliśmy, jak użyteczne są technologie zdobyte w uniwersytecie. Jak na przykład garść z potrawką pozwala nam gromadzić gotowe jedzenie, z którego priorytetowo nasi wieśniacy się karmią na koniec miesiąca. Magiczny klej pozwala nam umieścić na stałe w jakimś miejscu kartę, tak że nie będzie się przesuwać. Magnes przyciąga karta danego rodzaju z pobliskich pól, gdy tylko zostanie wygenerowana. Mamy jeszcze studnię życzeń, której nie możemy zrobić. Której nie możemy zrobić, bo nie mamy butelki wody. Znaleźliśmy w ogóle nowego wieśniaka. Nie mam butelki wody. Butelka wody. Pewnie trzeba po prostu połączyć szkło z czymś. Nie wiem. Szkło też nie wiem, jak się robi. Prawda? Nie wiem, jak się robi szkło. Ponieważ mamy już ogarnięte bardzo dobrze naszą sytuację, stwierdziłem, a porozsyłam moich ludzi do eksploracji. O kurde, przecież to był portal. To jest teraz priorytet. Jeszcze ktoś się tu bije? No, ale jednak nie mam aż tyle miejsca. Żeby móc bić się na całej planszy. Eksploracja jednak tych lokacji tworzy różne rzeczy. Także przeciwników. Więc mogą się tutaj karty na źle rozsypać. Mimo tego, że mieliśmy tutaj magiczny klej. To się nam trochę poprzesuwały. No nic, eksplorujemy, potem będziemy robić z tym porządek. Magiczny pył. Magiczny pył jest nam potrzebny do robienia kleju. Nie mogę zapominać o farmach. Jednak mamy dużo wieśniaków do wykarmienia. To są 17, to znaleźliśmy jeszcze jednego. Niekoniecznie potrzebowałem jeszcze jednego wieśniaka, ale...
No dobra. Niech będzie odkrywca. Magnes na zasoby. Co można zrobić z tym magnesem? Sztabka złota się znalazła. To jest kolejny magnes. Muszę uważać, żeby nie dać przypadkiem dwóch marchewek na farmę, no bo wtedy ona nie działa. Farma. Jeszcze mogę zrobić dwie farmy, bo znalazłem dwie ziemie. To potrzeba 4 cegły, 4 deski. Proszę bardzo. Farma. Okej. Okay. Kurde, tak się podekscytowałem tymi magnesami, a teraz nie wiem, co mam z nimi zrobić. Sprzedam te wszystkie bronie. Nie mam co z tym począć. Jeszcze jedna ziemia. No dobra. Może zrobię jeszcze jeden stos, który przyciąga po prostu marchewki. Jak to w ogóle będzie działać, jeśli są dwa magnesy działające na to samo? Nie wiem. Przekonamy się zaraz. Stawmy je może w ten sposób.
Okej, z tymi magnesami to nie działa do końca tak zajebiście, jak myślałem. Bo jeśli pojawia się jakaś bardzo duża kubka obok, to te obiekty i tak będą musiały się jakoś przesunąć. No, jest to jakoś tam ograniczone. Dobra, zbierajcie, co się da. Magiczny klej w sumie można dać na jedną i drugą kuchnię. Ktoś wyskoczył. Mam dwie złote czary. Okej, te magnesy na marchewki wygląda to, że działają dobrze. Może powinienem wszystkie farmy poprzyklejać. To miał wtedy odrobinę więcej miejsca. Na razie przekleiłem te 6. Kurna, więcej wieśniaków. Nie chcę więcej wieśniaków. Kurna. I znowu jesteśmy pogubieni.
trochę, co? Okej, żuraw. Widzę, że może wyciągać ze skrzyni przedmioty. Spoko, spoko. Pytanie, co dalej? Co dalej? Z pewnością jednym z celów tej gry jest pokonanie wiedźmy w lesie, z której poplecznikami walczyliśmy wcześniej. I nowy wieśniak, jeszcze jeden. Jeszcze więcej ziemi. Nie no, trzeba sobie dać spokój z tą eksploracją. Niczego nam już kurwa nie brakuje. Mając żuraw można nawet zautomatyzować jakby proces tworzenia przedmiotów w jakimś tam zakresie. Tego wszystkiego jest za dużo. Za dużo. Mam teraz chyba 5 wieśniaków więcej niż bym chciał. 38. Tak? No mniej więcej jakoś tak to wychodzi. Większość magicznego kleju zużyłem na... No, na te. Farmy, tak? Jeden umarł. To w sumie okej. Okay. To w sumie okej. Okay. No i tu jest znowu burdel. Okej.
Dobra, ten żuraw. Można ten żuraw wyłączyć? Dobrze. Czy ktoś tutaj coś jeszcze robi? Chyba nie. To jeszcze zrobię dwie farmy z tego nadmiaru ziemi. Resztę surowców zbieram albo się pozbywam. Tych lokacji też jest za dużo. Hełmu z czaszki. Za dużo nawet cmentarzy. Ups. Czy farma nie może stać w tym miejscu? Musi być tak. Znaczy to się będzie przesuwać. Jakoś tak. Dobra, ale póki to porządkuję, to mógłbym też pomyśleć, co z tą świątynią, nie? To jest jeden budynek, którego nie mamy. Wymaga tajemniczego artefaktu, 5 deska, 5 cegła, 3 sztabka żelaza, 3 wieśniak. Nic prostszego. Pięć cegła, jeszcze parę desek. O, gdzie ty lądujesz? Więc jeszcze 3 deski.
A ten wieśniak skąd się tam wziął? Trzy deski. Gdzie są deski? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, to jest świątynia. Jeszcze farma, miałem zbudować dwie. Dwa razy cegła, dwa razy deska. Nie to. No i ziemia oczywiście. Dobra. Marcheweczki. Potężniejszy portal. Ale mi się, kurde, prawie skończyło jedzenie. Jak to możliwe? Przecież jesteśmy na bieżąco. Dosyć. Okej, mamy dwie nowe farmy. Okej, mamy kilku wieśniaków więcej niż bym chciał. Ale nie aż tak bardzo. Albo wszystko jest okej, tylko akurat trafił się sezon, w którym jestem na etapie produkcji jedzenia. Świątynia. Złota czara. Ha! O co chodzi? Zabij demona. Zabij demona. To nie zapowiada się dobrze. Ale spróbujemy. Spróbujemy, tylko wszystkich nakarmimy, zbierzemy w jednym miejscu. Okej. Okay. Demon 299. Ogłusza wszystkich. Ostatni boss.
Okej, okay, chyba wygląda dobrze. Ale na wszelki wypadek bym wyposażył jeszcze tego wieśniaka, który nie ma broni militarne. Gdzie jest kuźnia? Magiczny pył, drewno. Okej, jeden zginął. No dobra, to możemy po nim ekwipunek wziąć. To był ten, co miał najlepsze rzeczy. Ale lajtowo, 88 życia. Trochę zaniedbałem moje farmy za ten czas. Nieźle. Otrzymujesz pakiet za pokonanie demona. Wyspa? Co to jest? Na wyspie znajdziesz szkło i złoto. Katedra. Łódź wiosłowa. Mieści jedną kartę. Nie pływa bez wieśniaka, nie przewozi budowli. Okej. Okay. Czyli zabawa się dopiero rozkręca. Wow. Wow. Coś jest nie tak. Znikąd pojawił się szaman. Udało ci się pokonać demona i zdobyć pomysł na łódź wiosłową. Jeśli chcesz dalej rozwijać wioskę, możesz odwiedzić wyspę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podróżach do przeklętych światów, porozmawiaj ze mną. To znaczy porozmawiaj. Wyślemy tutaj kogoś. Ognisty płaszcz. To jest jakiś zajebisty przedmiot. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. O! To był się pomysł. Pomysł ołtarz. Przydaje się do przywoływania duchów. Cegła, kamień, mag. Mogę z nim dalej gadać? Dowiedz się, jak przewołać ducha. Siwości ducha smutku. Okej. To studnia życzeń. To pewnie też będzie później. Potrzebne. Plotka, świat śmierci. Ofiarowanie surowego miejsca na ołtarzu spowoduje przewołanie ducha. Okej, tego się nie spodziewałem. Zupełnie. Nie powiem. Dobra, ogarnijmy na razie nasze farmy. To jest priorytet. Za każdym razem. Nic, gadamy z nim dalej. Szaman. Może ja go przykleję, żeby było wiadomo, gdzie on jest. Możemy zbudować jeszcze jedną świątynię. Jeśli chcemy raz jeszcze zwalczyć z demonem. Ale nie wiem w sumie na razie po co.
No nic, z racji braku lepszych zajęć możemy dalej eksplorować, ale w mniejszych ilościach. Ofiarowanie monety na ołtarzu spowoduje przywołanie ducha chciwości. Te plotki umieścimy koło szamana. Niech on sobie będzie tutaj. Koło stabilnego portalu. Szaman powiedział wszystkim, że wie jak wydostać się z tego świata. Szaman odchodzi. No nic, poszedł sobie. Dobra, udało się wszystkie farmy umieścić na magicznym kleju, poza jedną. A to się zaraz zrobi. Skończył się węgiel? Skończył się węgiel. A. To dziwne. Dobra, jak mówię, możemy eksplorować, ale, że tak powiem, skromnie. Węgiel. Gdzie miałem węgiel? Muszę zrobić nowy. Muszę zrobić nowy. Dobra, to wyślimy kogoś do pracy. O kurna. To jest niefajne trochę. To jest niefajne. To, że w trakcie walki się robi taki burdel na planszy. Okej, o ile skrzynie są fajne na magazynowanie, to wyjmowanie z nich jest uciążliwe bardzo. Dobra, zrobimy trochę węgla. Magiczny pył plus węgiel. No chyba, że mam magnesy, tak? I tu jest ostatnia farma, która nie ma kleju. No i to powinno na razie wystarczyć. Wystarczyć w temacie produkcji jedzenia. Mapa. Coś tu się popierdzieliło.
Dlaczego? Dobra, wystarczy tego drewna. Znaleźliśmy kolejną złotą czarę. No dobra. To co? Powinien się zainteresować tą wyspą, tak? Tą wyspą. Sztabka złota się znalazła. Ekwipunek na razie poukładam tutaj, bo to się pewnie przyda. Więc co tu chodzi? Dwa cegła, dwa kamień mag. Mam pustą skrzynię. A czarodziej też może być? Też może być. Kto tu się napiernicza? Tak, zapomniałem o moich marchewkach. Co tu walczy jeszcze? Ołtarz. No zobaczmy, co się stanie. Moneta na ołtarz. Ło! Duch chciwości to ja. Pomożesz mi w moim świecie? Dziękuję. O kurde! Odwiedź świat chciwości. W tej świecie chciwości. Oto chciwy król. Od przyszłego miesiąca będzie miał coraz nowe żądania. Jeśli ich nie spełnisz, naślę na ciebie strażników królewskich. Pomóż mi się go pozbyć i zdjąć klątwę. Ha! Moment. No, czy będziemy mogli wrócić do poprzedniej osady? No, zakładam, że tak, ale A w sumie to nie wiadomo. Zakładam, że tak. Więc o co tutaj chodzi?
Zaczynamy od samego początku. Mamy jednego wieśniaka, minorośl, klątwa chciwości i król. Z tymi nie możemy nic począć. Jedną monetę mamy. Paczka się nazywa Czysta Chciwość. Król będzie miał co miesiąc jakieś nowe żądania. Winogrona działają tak jak owoce leśne, póki co. Ale pewnie można zrobić z nich inne rzeczy typu wino. Śmiem podejrzewać. Okej. To takie dziwne zaczynać od samego początku. Nagle. Królik. Królik z winorośli może wyskoczyć. To bardzo fajnie. Chcę kupić coś ładnego. Przynieś mi 5 sztuk monety przed końcem drugiego miesiąca. O kurde. Trzeba będzie spełniać jego zachcianki. O. Królewski wynalazca. To w sumie bardzo niedobrze. Bo skąd w takim razie mam wziąć złoto na... zakup czegokolwiek. Nie kupując paczek nie mogę zdobywać więcej surowców. Kupa. Ekstra. Dobra, mam 5 złota. Nie sądziłem, że ci się uda. Co to ma znaczyć? Cholera, muszę sprzedać teraz 3 winogrona, żeby kupić kolejną paczkę, nie? Jest jedna nieodkryta karta. Spełni 3 żądania. Na razie król nic nie chce. Królewski wynalazca. Pulpa z oliwek. Drzewko oliwne. Dobra, mamy już 2 kupy.
Jest na razie dosyć powolny proces produkcji jedzenia. Pomysł przynajmniej możemy z powrotem sprzedać. Oliwka. Śródziemnomorski klasyk. Mamy taki motyw jakby grecki. Róg obfitości. Posągi. Kolumny. Da się to po prostu jeść, tak? A muszę chociażby jedną sprzedać. Pulpa z winogron. Zobaczmy, czy to będzie jedzenie? Po prostu? Lepsze? Zbuduj dla mnie ogród przed końcem 5. miesiąca. Jak się robi ogród? Ziemia, kamień, kamień, drewno, drewno. Pulpa z oliwek. To ma taką samą wartość odżywczą. Jak dwie oliwki. Ogród, och. Trzeba znaleźć ziemię. To może się nie udać. Trzeba by mieć więcej wieśniaków. Nic muszę na razie sprzedawać. Jest ziemia. Na razie mogę ziemię użyć jako... No. Po to, żeby wytworzyć więcej. No, muszę sprzedać tą pulpę w takim razie. Lina. Wełna wieśniak. Źródło, zawiera wodę. Okej. To przynajmniej czegoś nowego się nauczyłem. Woda. No i co? Muszę do końca miesiąca zrobić ogród. Mamy ziemię. Potrzeba dwa razy kamień, dwa razy drewno. Żebyśmy patyki. Ale patyki mogę po prostu odsprzedać. Ze skały będziemy mieli kamienie. Więc wygląda to, że się uda. Winogrona warte 5 zł. Które nam się poszczęściło. Zboże. Kamień, kamień, drewno. Teraz mamy masę. Masę miejsc, z których możemy zbierać. No, mam tylko jednego wieśniaka. Akurat patyki. Raz potrzebuję drewno, to zdobył patyk. Co za niefart.
Zboże. Ludzi to trawa, a zwierząt niebo w gębie. Dobra. No czemu patyki? Czemu patyki? Dobra. Cholera, nie zdążymy. Zabrakło tylko odrobinę. Moment, to w takim razie nie będę robił tego ogrodu. Muszę szybko zrobić jakąś broń. Czy jest broń, którą można łatwo zrobić z tego, co mam? No, jakbym miał patyk, to tak. Nie mogę. Musiałbym mieć deskę, patyk. A. Czy da się po prostu go unikać? Obawiam się, że nie. Ale być może. Jeśli będę biegał z jednego końca na drugi. Zabawne. Zabawne, że to działa. Jabłko, o, ekstra. Mogę ich blokować? Szybko, szybko. Dobra, patyk. Jaką broń można było zrobić z patyków? Z samych patyków. Drewno, drewno, patyk, pałka. Może być. Okej, jakieś proste uzbrojenie. Znaczy uzbrojenie, pancerz. Nie wygląda na to. Drewniana tarcza. Deska patyk, a deska
3 sztuki drewna. To za dużo czasu. No sądzę, że dam radę go pokonać. Mam za dużo kart. Przynieś mi 5 sztuk oliwek przed końcem 8 miesiąca. Za wolno pra... O! Okej. Okay. Dziękuję. To w sumie miłe. Dobra, to teraz dałem mu radę. Prawda? Kurna. Ledwo, ledwo. Ale się udało. Uff. Oliwek. To w tej drugiej paczce są. Beczka. Zmienia mokre mikstury w inne mokre mikstury. Jeszcze raz, ile on chciał tych? Ile on chciał tych? 5 oliwek. No to nie powinno być trudne. Chyba, że nam się bardzo nie poszczęści. Mam 1,5 miesiąca. Zboże na razie. Nie wiem, co można z tego zrobić. Papier. Drewno plus woda. Mam 3 drzewa oliwne, więc bez problemu możemy te oliwki teraz uzbierać. Może zrobię to od razu, żeby mieć problem z głowy. Były przedmioty, które przyspieszają pracę, nie? Topór kilof, ale one wymagają żelaza. No była też deska, kolczasta decha, deska krzemień. Więc można by to zrobić jako broń, która też pomaga, przyspiesza budowę. Zapomniałem, że trzeba robić szopy. Drewno, kamień, patyk. Teraz będziemy musieli sprzedać prawie wszystko. Znaczy prawie 17 kart, Jezus. Zboża na razie do niczego nie jest potrzebne. No nie jest niczego potrzebne. I woda też nie. Tutaj mam mnóstwo złota. Więc szopa, drewno, kamień, patyk. Trzeba pamiętać, że mamy przekazać 5 oliwek. No to jest w sumie gotowe. Dobra, mam na razie spokój. Wykonam jeszcze 3 zadania, aby odblokować pakiet. 3 zadania to dużo. Sądziłem, że to będzie taki tylko
krótki przejściowy etap. Cały ten... to zadanie od dłuższych chciwości, ale wygląda na to, że musimy jakby zbudować osadę od nowa na trochę innych warunkach. W takim razie sądzę, że dobrze byłoby zakończyć odcinek i będziemy kontynuować następnym razem. Nagi zwrot akcji, zupełnie się nie spodziewałem, ale podoba mi się. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że również wam się podoba. I widzimy się w kolejnym wideo.